Ursza Rutkowska, witam Państwa w środę 18 stycznia. Dzisiejsi solenizanci są ludźmi szczerymi, nieraz aż do bólu i łatwo nawiązują znajomości. A teraz czas przejść do horoskopu dnia, na który Państwa serdecznie zapraszam. Koziorożcu, Księżyc zadba dziś o Twoje powodzenie w pracy i finansach. Bez obawy możesz podejmować ważne decyzje i czynić konkretne posunięcia. Miej to na uwadze i staraj się właściwie wszystkie dobre fluidy wykorzystać. W sprawach prywatnych kłótnie szybko wyjaśnij, bo mogą przerodzić się w coś poważniejszego. Postępuj mądrze i rozważnie, a popołudnie przeznacz na wypoczynek. Wodniku, złe wpływy Saturna mogą dzisiaj utrudnić Ci życie. Szczególnie kłopotliwe staną się sprawy dotyczące Twojej sfery uczuciowej. W pracy bardziej pomyślnie, ale zwracaj większą uwagę na to, co mówisz. Zachowaj zdwojoną czujność wszędzie, gdzie tylko się pojawisz. Nie sugeruj się pomysłami innych. Twój zapas dobrej energii już się niestety kończy, więc czas naładować akumulatory. Ryby, dzień podobny do wczorajszego. Księżyc skłaniać Was będzie do większej aktywności w codziennych działaniach. W miłości dopisze Wam szczęście. Postępujcie jednak z korzyścią dla spraw sercowych, sugerując się intuicją. Waszym wrogiem może być rutyna, więc pomyślcie, żeby to po prostu zmienić. Pamiętajcie, że ruch wspomaga odporność. Baranie, czeka Cię trochę trudny dzień. Pomimo wysiłków, Twoje zawodowe, a być może i osobiste ambicje nie zostaną zaspokojone. Najlepiej pójdzie Ci w branży związanej z handlem, interesami lub za granicą. Czeka Cię też niespokojny czas w miłości. Skoncentruj się na najważniejszych sprawach i spróbuj je uregulować, żeby Ci myśli niepotrzebnie nie zaprzątały. Podreperuj swoją kondycję fizyczną. Byku, atmosfera dnia trochę nerwowa. Nie planuj więc załatwiania żadnych trudnych spraw. Skup się bardziej na życiu osobistym niż zawodowym, tym bardziej, że gwiazdy sprzyjają teraz miłości. Może umówisz się na randkę? Nastał też dobry czas na naukę i działalność społeczną. Uważaj na swoje zdrowie. Bliźnięta, na Wasze samopoczucie wpływa dziś sekstyl Marsa z Neptunem. Sukcesy będziecie więc zawdzięczać twórczej wyobraźni i intuicji. To one staną się podstawą Waszej działalności. Zajmijcie się teraz bardziej życiem uczuciowym. W pracy nie zabraknie Wam interesujących pomysłów, które próbujcie realizować, a przybędzie Wam gotówki na konto. Wystrzegajcie się jednak nadmiernego zmęczenia. Raku, będziesz dziś energiczny i pełen inwencji twórczej. Twoja fantazja i talenty zadziwią wszystkich dookoła. Wzajemne stosunki i współpraca z innymi ułożą się dobrze. Wspólnie uda się wiele spraw załatwić. To dobry dzień do nawiązywania nowych znajomości. Swoją energię skieruj we właściwą stronę. Zrezygnuj z kwaśnych i pikantnych potraw. Lwie, uważaj, bo dziś będą Tobą rządziły emocje i mogą pojawić się niespodziewane wydatki, które doprowadzą Cię nawet do furii. Nie musisz jednak się martwić i obarczać dodatkowymi obowiązkami. Wszystko się ułoży. Musisz tylko włączyć myślenie. Staraj się kontrolować swoje zachowanie i słowa również. Wszelkie randki będą dziś udane. Mars doda Ci potrzebnej energii. Panno, Księżyc sprawi, że staniesz się dziś bardziej towarzyska i żądna wrażeń. W pracy nie zabraknie Ci wyobraźni i inwencji twórczej. Dzięki temu uporasz się z każdym zadaniem.
możliwa jest nowa znajomość, która może przerodzić się w coś więcej niż przyjaźń. Powiodą ci się też sprawy finansowe. Pamiętaj, aby odprężyć się po pracy. Wago, nadmiar spraw i obowiązków może cię dziś trochę męczyć. Nie wpadaj jednak w panikę i nie martw się, że im po prostu nie sprostasz. Wycisz się, trzymaj swoich planów, a wszystko skończy się dobrze. Nie przegap ciekawej znajomości. Nie bój się zdecydowanych posunięć w pracy i w życiu. Pamiętaj o regularnych posiłkach i o tym, że zmiany mogą obrócić się na Twoją korzyść. Skorpionie, dzień trudny i nerwowy, ale dobry na wysiłek intelektualny. Twoje pomysły będą innowacyjne i odkrywcze, ale niestety trudne do realizacji. Skoryguj je i nadaj im bardziej praktyczną formę. Wieczór minie Ci w romantycznym nastroju. Bądź realistą w działaniu. Pozbądź się też nałogów. Strzelcu, to będzie dobry dzień. W interesach dostrzeżesz korzystne okazje tam, gdzie inni już się poddali. Wpływy księżyca pomogą Ci skutecznie przeprowadzić pewną ważną dla Ciebie transakcję handlową. Niewykluczona jest nowa znajomość. Staraj się nie przegapić właściwego momentu, gdzie możesz zmienić swoje życie. Po pracy dobrze Ci zrobi wyciszenie i miły relaks. I na tym kończymy nasz program. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro w kolejnym horoskopie dnia.